Chcielibyśmy Państwa oprowadzić po mieście Iławie, pokazać różne miejsca, które są związane z początkami polskiego życia po 1945 roku. To miasto było w ruinie i bardzo powoli dźwigało się z tych ruin, aby zagospodarować wszystkie te miejsca, które przed wojną tętniły życiem, a które po wydarzeniach Wielkiej Wojny dramatycznie zamknęły swój ten czas, który był przynależny Iławie niemieckiej. Polski czas Iławy zaczął się w 1945 roku i o tym opowiemy w kilku spacerach. Ulica Kościuszki to ulica, która po 1945 roku była centrum organizacji administracyjno-gospodarczej Iławy. Tutaj się tak naprawdę wszystko zaczęło, ponieważ zarówno Stare Miasto, jak i ulica Niepodległości dzisiejsza, one były bardzo zniszczone, większość budynków była w ruinie, a tutaj przy ulicy Kościuszki jeszcze co nieco się zachowało i budynki mogły być siedzibami najróżniejszych organów administracji. I o tym sobie dzisiaj opowiemy. Tak zwana Czerwona Szkoła, wszystkim Iławianom znana, stała się ośrodkiem pierwszych lat szkolnictwa powojennego. Budynek, który powstał u schyłku wieku XIX, właściwie dokładnie w 1899 roku, była to tak zwana Volksschule, czyli szkoła publiczna, po wojnie mieściła kilka szkół, bo była to pierwsza siedziba liceum ogólnokształcącego, była to też pierwsza siedziba pierwszej szkoły podstawowej, jak również siedziba szkoły zawodowej. W tym czasie również w jednej z przybudówek znajdowało się pierwsze niewielkie iławskie przedszkole. Dopiero z czasem, kiedy porządkowano i odbudowywano dawne budynki szkolne w całym mieście, po kolei i liceum ogólnokształcące, i szkoła zawodowa zaczęły się wyprowadzać z tego właśnie miejsca. I pozostała tutaj do dnia dzisiejszego istniejąca szkoła podstawowa numer 1. Ten jedyny czerwony w cegle zachowany fragment zabudowy ulicy Jagiellończyka to pozostałość kompleksu budynków pocztowych. Tak właśnie jak ten fragment widoczny za mną wyglądała kiedyś cała poczta. Potem po wojnie, kiedy odbudowywano ją z gruzów, kiedy ją porządkowano, ona jeszcze zachowała troszeczkę tego historycznego charakteru, ale z czasem wraz z nadejściem metod modernizacji, mody na modernizację, cały budynek całkowicie utracił swój zabytkowy charakter i przybrał taki dosyć nijaki, modernistyczny kształt. Właśnie tutaj, w budynku widocznym za mną, w 1945 roku zaczęła się polska administracja Iławy. Kiedy komendantura radziecka przekazała władzę Polakom, tutaj zasiadł w fotelu, albo może w krześle, pierwszy burmistrz Iławy, Maksymilian Grabowski. Porządził niedługo, bo tylko 3 lata, bo już w czerwcu 1948 roku został usunięty ze swojego stanowiska. Było to wynikiem walk politycznych. Grabowski był PPS-owcem, w związku z tym w starciu z PPR-em nie wytrzymał próby czasu i podobnie jak wielu jego kolegów z Polskiej Partii Socjalistycznej musiał ustąpić swojego stanowiska i odejść w niepamięć. Ale pozostaje niezmienionym faktem, że właśnie w tym budynku przy ulicy Kościuszki dzisiejszej właśnie zaczęła się polska administracja w Iławie. Po
drugiej stronie ulicy, naprzeciwko siedziby władz miasta, pierwszej siedziby władz miasta, znajdował się obiekt, znajdowało się miejsce, które było miejscem martyrologii, było miejscem dramatycznym, mianowicie siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, zatem katownia, zatem miejsce morderczych przesłuchań dawnych patriotów, ludzi, którzy chcieli budować polską rzeczywistość w sposób odmienny od pomysłów komunistów. Temu właśnie poświęcony jest kamień ustawiony przy budynku, którego piwnice pamiętają bardzo dramatyczne przeżycia dawnych Iławian. Oczywiście budynek, przy którym stoi pamiątkowy kamień ustawiony w tym w 2021 roku, był zupełnie innym budynkiem. On nie wygląda już tak samo i nie pełni funkcji w żaden sposób administracyjnej. To jest budynek mieszkalny. Tu mieszkają zwykli ludzie, którzy zapewne nie chcą pamiętać, ani też kultywować pamięci tych dramatycznych czasów. Oni po prostu żyją dniem codziennym. Ulica Kościuszki to także miejsce siedzib partii. Właśnie w budynku, który za mną widać. Dzisiaj to budynek mieszkalno-biurowy, tak zwana skarbówka. Skarbówka dlatego, że do czasów, kiedy podjęto jego przebudowę, bo dzisiaj budynek to są właściwie dwie części, starsza, ta widoczna po mojej lewej stronie i po prawej widoczna zupełnie nowa, część mieszkalna. W przeszłości była to siedziba Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Właśnie tutaj zapadały najważniejsze decyzje i stąd płynęły sygnały, jak miasto i powiat mają się rozwijać. Do ulicy Kościuszki przylegał też wielki kompleks koszarowy i akurat od strony ulicy znajdowało się dawne kasyno wojskowe. Kasyno to po 1945 roku, oczywiście nie od razu, w każdym razie przyjęło funkcję Powiatowego Domu Kultury. I w takim drewnianym, na poły murowanym budynku do lat 80., początku lat 80. odbywały się różnego rodzaju imprezy, inicjatywy powstawały służące rozwojowi kultury lokalnej i miasta, i powiatu. Potem, ze względu na tragiczny stan tego budynku, podjęto jego remont, który właściwie okazał się rozbiórką i budową nowego obiektu. Niestety, miejscu tym już nigdy nie zagościł Dom Kultury. Stało się to miejsce siedzibą Szkoły Muzycznej i Wyższej Szkoły, która jest filią szkoły imienia Włodkowica z Płocka. Zatem w jakimś sensie serce kulturalne Iławy wyprowadziło się z ulicy Kościuszki, by poszukać w innej części miasta swego nowego miejsca. Dawny przedwojenny Schillerheim, czyli po prostu internat, stał się po wojnie w 1946 roku siedzibą władz powiatowych. Na początku, kiedy w 1945 roku zaczęła się tutaj Polska, siedziba powiatu znajdowała się w Suszu i powiat nazywał się powiatem suskim. I dopiero potem, na skutek bardzo zażartych sporów w łonie Rady Powiatu, po dwukrotnym podejściu, końcem końców w sierpniu 1946 roku siedziba władz powiatowych została ustanowiona właśnie w Iławie, w tym budynku, który widać za mną. Ulica Kościuszki to nie tylko administracja, to nie tylko zła historia powojennej Iławy, ale i bardzo intensywna działalność gospodarcza. Na tej ulicy znajdowało się kilka piekarni, kilka zakładów szewskich i wiele, wiele innych inicjatyw, które od 1946 roku bardzo intensywnie się tu rozwijały. Takim najsilniejszym i ważnym dla historii Iławy, i dla tej starszej, i dla tej nowszej, jest młyn. Młyn, który już w 1946 roku został przekazany w ręce polskiej administracji i był pod zarządem miasta. Młyn ten dzisiaj w opłakanym stanie
pełnił funkcję bardzo istotną, ponieważ dla obsługi wielu piekarni, jakie powstawały w mieście, potrzebna była mąka i tę mąkę właśnie tutaj w tym młynie produkowano. Ten młyn jeszcze w latach 70. bardzo dobrze pełnił swoją funkcję. Miał nie tylko zboże na mąkę, ale również była to kaszarnia. Produkowano bardzo dobrej jakości kasze. Potem, kiedy ostatni właściciel, aktywny właściciel zainteresowany funkcjonowaniem tego młyna umarł, obiekt przeszedł w ręce prywatne i właściwie zaczęła się jego powolna historia upadku. I aby można było wrócić do tego, aby młyn znowu był tętniącym miejscem na ulicy Kościuszki, był takim otwarciem i pożegnaniem Iławy, bo przecież znajdujemy się na wylocie z Iławy, z miasta, trzeba, aby zewrzeć szyki wszystkich mieszkańców, administracji i obecnych właścicieli. Miejmy nadzieję, że ten młyn doczeka się optymistycznego finału i będzie znów cieszyć oczy, a również i będzie finansowym wynagrodzeniem za ciężką pracę przy jego odnowie.